Elżbieta z Sanatorium Miłości to przykład osoby, która pomimo przeciwności losu Stara się zachować pozytywne nastawienie do życia i otwarte serce na nowe relacje. Jej historia pokazuje, jak ważne w życiu jest poszukiwanie prawdziwej przyjaźni oraz miłości, której, jak sama przyznaje, nie doświadczyła w swoim małżeństwie. Opowiedziana Marta Manowskiej i podzielona z czytelnikami Super Expressu historia jest świadectwem jej siły i determinacji w dążeniu do lepszego życia dla siebie i swoich córek w trakcie siedmioletniego małżeństwa które nie przyniosło jej szczęścia, Elżbieta miała nadzieję, że narodzinne dziecka zbliżą ją z mężem. Niestety, ich związek nie uległ poprawie. Może byliśmy absolutnie niedopasowani charakterami. Ja byłam bardzo pracowitym człowiekiem, dla mnie praca była priorytetem. Małżonek był troszeczkę innego spojrzenia na świat, kilkukrotnie odchodził, nie było tak, jak powinno być w małżeństwie. Dzieli się Elżbieta, decyzja o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie poświęciła się pracy na rzecz lepszej przyszłości swoich córek, pokazuje, jak wielką ma siłę woli i jak bardzo jest oddana swojej rodzinie. Elżbieta jest przykładem kobiety, która mimo ciężkich doświadczeń życiowych nie traci nadziei na znalezienie szczęścia i prawdziwej miłości. Jej obecność w Sanatorium Miłości może być dla niej szansą nie tylko na znalezienie przyjaźni, ale też na doświadczenie uczucia, którego tak bardzo brakowało w jej życiu. Historia Elżbiety inspiruje do tego, by nie poddawać się w trudnych sytuacjach i zawsze dążyć do realizacji swoich marzeń oraz potrzeb serca. Elżbieta z sanatorium miłości to postać, która w programie wyróżnia się swoim doświadczeniem życiowym i sposobem, w jaki podchodzi do nowych znajomości. Rozłąka z dziećmi, kiedy pracowała za granicą, była dla niej wyjątkowo trudnym doświadczeniem, co podkreśla silną więź. Jaką ma z córkami. Przez lata za granicą utrzymywała z nimi kontakt za pomocą komunikatorów internetowych. Co jeszcze bardziej uwydatnia, jak ważne w jej życiu są relacje rodzinne. Udział w Sanatorium Miłości Elżbieta postrzega jako szansę na spotkanie nowych ludzi i budowanie przyjaźni. Po powrocie do Polski z USA. Jej życie skoncentrowało się wokół córek, które teraz mają już własne rodziny. To sprawia, że Elżbieta szuka nowych doświadczeń i relacji, które mogą wzbogacić jej codzienność. W Krynicy zdroju nawiązała bliskie więzi z Marią Luizą, co świadczy o otwartości na głębokie i autentyczne przyjaźnie. Moja Maria Luiza. Byłyśmy razem w pokoju i pod każdym względem się zgadzałyśmy, nie dałyśmy się w nic wkręcić, mówi Elżbieta. Pokazując, że w sanatorium miłości znalazła nie tylko możliwość do poznawania nowych osób, ale też prawdziwe wsparcie i zrozumienie. Konflikty i gry międzyludzkie są częścią każdego programu typu reality Show, a sanatorium miłości nie jest wyjątkiem. Elżbieta pytana o konflikt między Małgorzatą a Andrzejem i Teodozją odpowiedziała z humorem, jednocześnie zachowując pewien dystans do sytuacji. Jej pozytywne podejście i umiejętność zachowania dobrych relacji z innymi uczestnikami, nawet w trudniejszych momentach, czynią z niej jedną z najbardziej sympatycznych postaci programu.